Dzień dobry, dobry wieczór. Zakładając, że słuchacie tego każdej porze dnia, dzisiaj wracamy do Was, tak jak widzicie po tytule, z mini planerem promującym nasze kierunki na uczelni. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ratownictwie medycznym i mamy naszego gościa. Proszę, przedstaw się. Dzień dobry, jestem Krystian, studiuję ratownictwo medyczne na drugim roku. Okej, to skoro już mamy wstęp mały i wiadomo, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to zaczniemy od konkretów. Czyli jak wygląda u Ciebie nauka na pierwszym roku, plus jak się do tego przygotować? Nauka na pierwszym roku wyglądała tak, że mieliśmy zajęcia online, niestety, ale jednak nasi wspaniali prowadzący dali radę zorganizować kilka zajęć stacjonarnych, dzięki czemu zdobyliśmy ogrom wiedzy. Przygotowanie to jest niestety jednak nauka, nauka i nauka. No i też najważniejsze jest to, żebyśmy lubili to, co robimy, czyli kochali ratownictwo medyczne. A Ty kochasz? Nie wiem, chyba tak. A to na pewno ułatwia studiowanie na swoim kierunku, gdy ma się do niego pasję. Jeśli lubisz to, co robisz, to robisz to dobrze i nie patrzysz, ile czasu poświęciłeś na to, bo czas mija po prostu bardzo szybko. Zgadzam się. To powiedz, czy ciężko przestawić się po liceum na nauczanie na studiach? Bardzo często. Ja zawsze moim znajomym, którzy piszą maturę, powtarzam, że matura to jest taki jeden kolos u nas na ratownictwie. Ogrom wiedzy trzeba przyswoić, ale jeśli zrobimy to systematycznie i skupimy się na tym, to jest żaden problem. Okej, okay. A czy ty miałeś duży problem na początku z tym? Ja mam bardzo duży problem. No. A jak ile zajęło ci to tak czasu? Zajęło mi to może 3 miesiące, 4 może nawet, żeby wbić się w ten tryb nauczania z planowanego. Dobra, ale myślę, że to jest kwestia twojego kierunku, czy bardziej generalnie struktura studiów? Myślę, że to jest struktura studiów, bo jednak każdy medyczny kierunek ma bardzo dużo materiału. A jak z czasem wolnym u ciebie? Czy masz na swoim kierunku, mimo tego, że... Bo pracujesz w szpitalu, znaczy masz zajęcia, tak? Tak, mam bardzo dużo zajęć w szpitalu codziennie. Czasami nawet mamy po 10-12 godzin. Dziennie? Dziennie, tak, dziennie. I mieliście tak już od pierwszego roku? W sensie wiem, że była pandemia, ale gdyby nie ona, to mielibyście od pierwszego roku? Czy normalnie to się zaczyna od drugiego? Tak, gdyby nie ona, to mielibyśmy zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych, który znajduje się obok naszego Wydziału Nauk o Zdrowiu. Nie byłoby tam aż tak dużo zajęć po 10-12 godzin, ale jednak coś zawsze by było. No dobra, i skoro mówisz, że macie po tyle godzin dziennie w szpitalu, plus przecież jeszcze studiujecie, i musicie się uczyć, to czy masz ten czas wolny? Pewnie, że mam dużo czasu wolnego, mam wiele wspaniałych znajomych. A wszyscy macie, czy tylko to twoja specyfika podejścia może do studiów, czy czasu tyle wolnego? Nie mam pojęcia, w sensie obracam się w gronie, którzy serio lubią te ratownictwo, więc mają tak samo jak ja. Czyli znajdzie się czas na pracę i rozwijanie hobby w trakcie studiów. I oczywiście na imprezowanie. No oczywiście, okej. Okay. A jak oceniasz, powiedz, możliwości rozwoju po swoim kierunku? Jak ty to widzisz? Możliwości rozwoju po moim kierunku jest praca w zawodzie, na SOR-ze, na oddziale intensywnej terapii, w karetce, oczywiście też na innych oddziałach. Jeśli chodzi o jakieś dalsze kształcenie magisterskie czy coś w tym stylu, no to niestety na naszej uczelni możemy iść tylko na zdrowie publiczne. Tylko? Tylko. Ale czy to tak źle? Bardzo dobrze. No, ja się zgadzam. Ja studiuję zdrowie publiczne i potwierdzam, że to jest coś fajnego. Powiedz mi, jaki przedmiot z twojego pierwszego roku wspominasz najmilej? Najmilej wspominam kwalifikowaną pierwszą pomoc, bo to jednak jest podstawa w naszym zawodzie. Mieliśmy mało z tego zajęć, w sumie to z 10 po 2 godziny, ale jednak prowadzący był tak dobrze zorganizowany i tak dobrze przekazywał nam tę wiedzę, że nigdy nie przysnąłem przed komputerem. Okej, to skoro mamy twój ulubiony przedmiot, to powiedz teraz, z którym był największy problem? Największy problem z zaliczeniem był to przedmiot biofizyka. Zaliczyłem to w ostatnim terminie. Ale tylko dlatego, że naprawdę nie lubię fizyki. Biologię bardzo lubiłem w liceum. Fizyki nigdy nie rozumiałem, nigdy nie miałem z tym jakiejkolwiek styczności, tak samo jak z matematyką. Ale jednak po wielu próbach udało się. No to całe szczęście. Teraz w sumie, jak mówiłeś, to urodziło mi się w głowie nowe pytanie. Powiedz, osoby, które na pewno będą składały na twój kierunek, są ciekawe, czy są jakieś przedmioty, które je dyskwalifikują ich na to, żeby pójść. Na przykład nie znają biologii lub chemii i myślą, że a no to nie mam czego szukać. Czy sobie poradzą mimo to? No, jeśli nie znasz biologii, to możesz pójść na ten kierunek, jeśli się dostaniesz, ale jednak będziesz musiał nadrobić wszystkie podstawy. Chemię też trzeba będzie nadrobić wszystkie podstawy, także będzie ciężko, ale dacie radę. I
wiecie, jeśli lubicie to, no to odnajdziecie się i zrobicie wszystko, żeby tylko się na tym utrzymać. A gdybyś miał dać jakieś rady dla pierwszaków, jakie by one były? Jakie ty byś chciał usłyszeć przed pójściem na kierunek swój? Najważniejszą radą to jest po prostu, żeby się nie stresować, traktować to po prostu jako zabawę, ale jednak poważnie. Kupić sobie bardzo, ale to bardzo wygodne skrapsy na zajęcia do szpitala. No i 10 godzin chodzenia w czymś niewygodnym to jest masakra jakaś. Radziłbym jeszcze zrobić kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, dzięki czemu będziemy mieli wiedzę do przodu z zakresem materiału z pierwszego roku i będziemy mogli w sumie już pracować w zawodzie w transporcie medycznym. Okej, to zapamiętajcie proszę te dwie uwagi od naszego kolegi. I mam do ciebie ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać przyszłym studentom, przyszłym koleżankom i kolegom, z którym będziesz pracować? Lub możesz opowiedzieć o swoim kierunku pokrótce. Mój kierunek, ratownictwo medyczne, polega przede wszystkim na praktyce, czyli mamy zajęcia w szpitalu, rozmawiamy z pacjentami na żywo, zbieramy z nimi wywiad. Czasami nawet stawiamy wstępną diagnozę, staramy się im pomóc, oczywiście pod okiem kwalifikowanego personelu medycznego, który non-stop przekazuje nam wiedzę. Mamy również zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych na fantomach, bo jednak ciężko by było przeprowadzać reanimację na zdrowym, żywym człowieku. W sumie to nasze zajęcia jednak też wyglądają tak, że wracamy ze szpitala i mamy bardzo dużo nauki, ale jednak to jest przyjemna nauka. Tak szczerze? Szczerze. No to się cieszę bardzo. Dziękuję ci bardzo za to, że przyszedłeś, opowiedziałeś nam o swoim kierunku i trochę o sobie. Mamy nadzieję, że okazało się to wszystko bardzo przydatne i że spotkamy się w następnym semestrze z nowymi koleżankami. Czy to na moim, czy na twoim kierunku. Jeśli wam spodobało się, to komentujcie, a jeśli okazało się przydatne, udostępnijcie dalej, by móc wesprzeć innych w wyborze studiów. Do zobaczenia, do usłyszenia.